Hrezla Farmadr. W dziejach Hrezla Farmadr zapisana jest cała krwawa historia tych ziem. Na długo przed potopem i plagą pustki mieszkańcy Midgardu żyli we względnym spokoju. Zmarli nie wstawali z mogił, widok draugrów należał do rzadkości, a korzystanie z magii Seidr uważano za wielce haniebny proceder. Hrezla Farmadr hołdują dawnym tradycjom, według których miarą wartości człowieka jest jego biegłość w posługiwaniu się bronią. Siła to najważniejsza z naszych cnót. W surowej krainie, w której przyszło nam żyć, nie ma miejsca dla słabych. Tylko silni zdobędą chwałę za życia, a w chwili śmierci zasilą szeregi Einherjerów w Walhali. Słabych zaś czeka żywot nędzarzy, po którym tłoczyć się będą w głębinach Hel. Takie jest prawo życia i takim pozostanie aż do nadejścia Ragnaroku. Przyjemniaczki. Z opisu wydają się równie przyjaźni, co stado głodnych wulwerów. Czytał Dominik Sawicki.